Przechodzimy teraz do kredytów denominowanych. Oczywiście to nie znaczy, że nie było innych wyroków dotyczących kredytów indeksowanych, natomiast z uwagi na pojemność tej prezentacji nie chcieliśmy tutaj wychodzić z szerszymi już wszystkimi wyrokami. Oczywiście zapraszamy na Życie bez kredytu. Tam są poszczególne grupy do poszczególnych banków. Staramy się na bieżąco informować Państwa o tych wyrokach. Tutaj akurat myślę, że przejdziemy już w tej chwili sprawnie do tego, co chyba najbardziej byśmy chcieli omówić, czyli wczorajszy wyrok. Bardzo ciekawy wyrok, chyba jedyny w ogóle w Polsce wyrok, który w taki sposób potraktował nieważność rozliczenia stron po nieważności tej umowy. Tutaj mamy jeszcze PKO. Jest pierwszy wyrok Deutsche Banku, który opisaliśmy, drugi wyrok. No i proszę, panie mecenasie, wczorajszy Bardzo wyrok. dziękuję. To jest faktycznie bardzo ciekawe rozstrzygnięcie tutaj nastąpiło, które przyznam się szczerze, że aż musiałem sobie kilkukrotnie do niego myślą wrócić, żeby jakby zrozumieć, co sędzia tak naprawdę nam na ustnych motywach wyroku przekazał. Przepraszam, mówimy o wyroku z 13, oczywiście. Żyjemy dniem dzisiejszym, ale wyrok Aha, jest tak, to wczoraj. prawda. Wyrok jest Z piątku 13, piątku tak. 13 i tu faktycznie no, też pisaliśmy, że jakby wiadomo, że piątek 13 nie był taki straszny dla naszej klientki. Sąd faktycznie stwierdził, że umowy są dwie, bo tutaj sprawa dotyczyła dwóch umów Deutsche Banku odpowiednio 2007 i 2008 roku. Sąd stanął na no, dosyć akurat według mnie rozsądnym stanowisku i jedynym możliwym w zasadzie, że no tutaj nie możemy mówić o jakimś postawieniu do dyspozycji kwoty we franku szwajcarskim, tylko jednak musimy w jakiś sposób referować do kwoty w złotych, bo po pierwsze taka była wola klientki, bo ona przyszła po złotówki, a po drugie no, w samej umowie już była określona jedyna możliwość wypłaty tego kredytu w złotówkach, więc to wszystko było ze sobą powiązane. Jednocześnie to rzekome udostępnienie do dyspozycji polegało na tym, że te środki się pojawiały tylko i wyłącznie po to, żeby je przeliczyć na złotówki, które następnie zostały wypłacane. Więc jakby w tym zakresie sąd doszedł do wniosku przede wszystkim, że strony nie umówiły się co do kwoty zobowiązania, co do kwoty kredytu, a tym samym nie mamy spełnionego, znowu, czy ustalonego pomiędzy stronami jednego z istotnych elementów umownych, jeżeli chodzi, znowu referujemy tutaj do umowy kredytu i artykułu 69 prawa bankowego. Natomiast w zakresie samego rozstrzygnięcia to sąd zastosował według mnie taki miks trochę teorii salda, trochę teorii dwóch kondycji, bowiem zrobił tak, że rata składa się z części kapitałowej i z części odsetkowej. Część odsetkowa, wiadomo, jest kuponem, jest zyskiem banku. I sąd stwierdził tak, że biorąc pod uwagę, że kapitał został wypłacony w kwocie X, tutaj nasza klientka spłacała kapitał i odsetki w kwocie Y, no to sąd stwierdził, że ta część kapitałowa powinna zostać zaliczona na kwotę, która została wypłacona na kapitał, natomiast zasądził zwrot wszystkich odsetek, które zostały zapłacone właśnie tej części odsetkowej z obydwu umów. Więc stwierdził, że okej, no być może bank powinien trzymać zwrot kapitału, natomiast w żadnym wypadku nie należy mu się dodatkowe wynagrodzenie w postaci tej części odsetkowej, którą, tak jak powiedziałem przed chwilą, no ona jest niczym innym jak jakimś tam wynagrodzeniem banku. Skoro umowa jest nieważna, to bank nie powinien dostać żadnego wynagrodzenia. Oczywiście oprócz tej części odsetkowej, no to bank, że sąd zasądził zwrot od banku wszystkich prowizji i ubezpieczeń, no bo również doszedł do jedynego możliwego rozstrzygnięcia, że skoro jest umowa nieważna, czy umowy nieważne, no to nie powinna być żadna prowizja od ich zawarcia zapłacona i tak samo no, ubezpieczenia, które są związane z tą umową, nie powinny być opłaty od nich pobierane, a tym samym to wszystko zostało zasądzone na rzecz naszej klientki. Czy to trzeba też zwrócić uwagę na to, że klientka wpłacała i świadczyła na rzecz banku jedynie w złotówkach,
Trzeba pamiętać, że trudno powiedzieć, jak wyglądał ten wyrok, żeby klientka na przykład od 2011 spłacała bezpośrednio we franku. Natomiast akurat ona zupełnie na tym się nie znała i stwierdziła, że w zasadzie nie wiedziałaby nawet, jak to zrobić. To też pokazuje, na jaki był charakter tego kredytu, że jest to kredyt denominowany, a nie walutowy. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że tak naprawdę, biorąc pod uwagę rozliczenie stron, to sąd mógł tak naprawdę skonsumować w pewien sposób zaocznie wszystkie złotówki wynikające ze spłat rat kapitałowych. Czyli tak naprawdę powiedział, że żaden zysk nie należy się, ale należy się zwrot kapitału. I teraz trzeba stwierdzić, że z tej perspektywy patrząc, wydaje się, że przy jednoczesnym unieważnieniu tych dwóch umów, czyli akurat w tym przypadku niemal 800 tysięcy saldo wyzerowane obu tych kredytów, no jest to rozstrzygnięcie poniekąd uczciwe, no bo klient otrzymuje tak naprawdę zwrot tego, co bankowi się na pewno nie należało, bo na pewno bankowi się należało tak samo jak i jakiekolwiek inne takie odsetki, które pierwotnie niby należały się z umowy, no tym bardziej, że ten kredyt jest, te dwa kredyty są nieważne, czyli sumarycznie jest to ponad 800 tysięcy, można powiedzieć, takich korzyści, co można rozstrzygnąć jako tak, jak zresztą sąd powiedział w czasie odczytywania wyroku, to nie ma być nagroda, że klient ma dostać również ten kapitał dodatkowy, który już wpłacił, a ma być to tylko przywrócenie, i to powiedział wprost, bo to zapamiętałem, równowagi kontraktowej. Więc jeżeli sąd twierdzi, że równowagą kontraktową jest to, że kredyt jest nieważny i z drugiej strony, że bank musi oddać odsetki, no to znaczy, że to jest wyrok ze wszechmiar sprawiedliwy, dlatego że taka równowaga kontraktowa jest tym skutkiem odstraszającym dla przedsiębiorcy, który stosował klauzulę niedozwolone w swoich umowach. Zdecydowanie, no bo tutaj też pamiętajmy, że i na to też jest jakby zwracana uwaga w kontekście tego, co banki teraz robią, mówią, że będą gdzieś tam dochodziły tego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. No nie może być tak, że bank będzie w jakiś tam sposób zarabiał dalej na produkcie, który jest nieważny, który jest no przez tyle lat był jakimś obciążeniem dla klienta banku, a no wbrew pozorom nieważnym, tak, obciążeniem, bowiem no skoro kredytobiorca zawarł umowę, która jest nieważna, czyli jej nie ma, no to bank zdecydowanie żadnego wynagrodzenia nie powinien dostać. Wobec tego, no tutaj ta część odsetkowa to jest coś oczywistego, co nie powinno się należeć bankowi. Natomiast no tutaj trzeba zrobić jednak to zastrzeżenie, że to zaliczenie na poczet tej części kapitałowej spłaconej, na poczet wypłaconego kapitału, no jest tą, bym powiedział, wariacją dotyczącą teorii salda, co do której no już tutaj się dzisiaj wypowiadaliśmy, że według mnie powinna jednak wieść prym zasada dwóch kondycji. Jeżeli bank będzie chciał żądać zwrotu kapitału, który został mu wypłacony, no to powinien ewentualnie najpierw w ogóle może przyjść i próbować się ugodzić z naszą klientką. Natomiast ewentualnie w ostateczności pójść również i z tym do sądu, i sąd to powinien rozstrzygnąć, czy mu się w ogóle takie roszczenie, czy mu przysługuje. No ale mamy takie rozstrzygnięcie, co będzie dalej, to zobaczymy. Na pewno, i to też bym chciał jeszcze zaznaczyć, jest to o tyle ważne i jest to kolejne światełko w tunelu, że był to pierwszy wyrok tego sędziego, był to pierwszy wyrok dotyczący kredytów denominowanych, bo do tej pory miał dość bogate orzecznictwo, jeżeli chodzi o kredyty indeksowane, ale jeżeli chodzi o kredyt denominowany, był to jego pierwszy wyrok. Który utrzymywał w mocy, tamte umowy utrzymywał w mocy, co do zasady. Tak, tak, to tak. To unieważnił, wobec tego no jest to tym bardziej dla nas bardzo zadowalający wyrok. No i dla naszej klientki tym bardziej. Tak, przede wszystkim. Myślę, że ta część prezentacji powinna już zostać zakończona. Włączymy teraz czat. Czat, który przynajmniej z poprzedniego webinaru cieszył się ogromnym powodzeniem. To znaczy Państwo tutaj będą mogli zadawać teraz swoje pytania. Więc zanim Państwo się zdecydują, aby zadać jakiekolwiek pytanie, może spróbujemy odpowiedzieć na te, które zostały zadane przed webinarem. Myślę, że tutaj trzeba by oprzeć się przede wszystkim na takich najczęściej powtarzających się
No jeden z nich, czy jest już jakaś wygrana sprawa, unieważnienie kredytu denominowanego w Deutsche Bank, jak widać, nie jedna. Czy, bardzo ciekawe pytanie, czy sprawę kredytu frankowego można przeprowadzić w jednym postępowaniu sądowym, czy należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia dwóch postępowań, a mianowicie o stwierdzenie nieważności, jak rozumiem ustalenie, oraz o zapłatę? To powiem tak, no zdecydowanie lepiej w ogóle wystąpić od razu z roszczeniem o zapłatę, bowiem tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli chodzi o powództwa o ustalenie, one do tej pory były postrzegane jako powództwa, które muszą mieć tak zwany interes prawny w tym, żeby je wytoczyć. I oczywiście interes prawny może wydawać się, że on jest, no bo dobrze by było, żeby ustalić, czy umowa jest nieważna. Natomiast faktycznie orzecznictwo do tej pory było takie, że eliminowało, czy mówiło, że nie ma interesu prawnego osoba, która może wytoczyć powództwo tak zwane dalej idące. Powództwem dalej idącym jest powództwo właśnie o zapłatę, bowiem żeby stwierdzić, że należy się zapłata, trzeba stwierdzić, czy umowa jest ważna, czy jest nieważna. A tym samym no, samo to powództwo o zapłatę również odpowie nam na pytanie, czy ta umowa jest nieważna, tak? No bo dopiero w tym, jako następstwo tego sformułowania, tego stwierdzenia, będzie można przejść do odpowiedzi na pytanie, czy się należą jakiekolwiek pieniądze, jeżeli chodzi o powództwo o zapłatę. Także no tutaj dwóch postępowań przeprowadzać nie trzeba. Więcej bym powiedział nawet, że bym odstępował od powództwa o ustalenie i szedł tylko i wyłącznie z powództwem o zapłatę. Natomiast faktycznie w przypadku coraz szerzej pojawiającej się linii orzeczniczej, która mówi o tym, że mimo, że mamy powództwo o zapłatę, to również mamy interes prawny w tym, żeby było ustalone w sentencji wyroku, że dana umowa jest nieważna, bo tak jak wskazywałem, tylko sentencja jest wiążąca dla innych sądów, no to zdecydowanie wtedy można powództwo rozszerzyć i iść o dwie rzeczy w jednym postępowaniu, tak? Czyli można iść o zapłatę i o ustalenie, że dana umowa jest nieważna, tak? I wtedy będziemy mieli jakby tą pełnię praw objętą jednym wyrokiem. I jeszcze kaskadowo z roszczeniem ewentualnym. No ale to póki to się, teraz zwróćcie Państwo uwagę, że te powództwa jednak, czy te wyroki idą jednak w stronę unieważnień tych umów, ale no tak, no jeszcze na chwilę obecną, tak jak między innymi ten sędzia, co wydał nam wyrok unieważniający, jeżeli chodzi o kredyt denominowany, no on jednak stał na stanowisku, że umowy są ważne i powinny być odfrankowane, tak, no więc jakby utrzymywał je dalej w mocy i w takiej sytuacji te powództwa powinno się znaleźć to roszczenie ewentualne o odfrankowanie, a nie tylko ewentualnie o zapłatę w związku z nieważnością umowy. Panie Kamil, do Pana pytanie, czy wykształcenie ekonomiczne może utrudnić wygraną z bankiem? Nie. To wiem, po swojej sprawie mogę się wypowiedzieć. To, że skończyłem studia ekonomiczne, nie ma związku z tym, że bank zastosował w umowie klauzule niedozwolone, które zostały wyeliminowane. Ja tutaj jeszcze jakby trochę ucieknę, bo widzę, że tych pytań pojawia się coraz więcej. Pani Agnieszko, no, my też tego byśmy nie chcieli, aby trzeba było wytaczać postępowania, żeby uznać umowę za nieważną. Tak, skoro ona jest nieważna, to faktycznie jej nie ma. Natomiast no, musi się Pani liczyć z tym, że no, bank będzie twierdził do samego końca, będzie stał na stanowisku, że ta umowa jest ważna i będzie ją wykonywał. To znaczy, jeżeli zaprzestanie Pani spłacania kredytu, no to bank po pierwsze najpierw będzie dostawała Pani dziesiątki telefonów, co niektórzy nasi klienci jakby potwierdzają. Dziesiątki telefonów od firm windykacyjnych, po bank, po pracowników banku, łącznie z tym, że przychodzą do domu, zostawiają kartki w drzwiach, że jest jakieś tam zadłużenie, a następnie bank po prostu wypowie taką umowę. Jak wypowie tą umowę, to skieruje powództwo przeciwko konsumentowi o zapłatę, stawiając jakby całe
całe zobowiązanie w stan natychmiastowej wymagalności. No i tu powstaje to ryzyko, że to postawienie tego salda będzie w tej kwocie, którą bank uznaje, że mu się należy, tak, wobec tego, no to zawsze, powiedzmy, wiąże się z tym ryzykiem. Natomiast posiadanie wyroku, który mówi o tym, że umowa jest nieważna, stwierdzający, że umowa jest nieważna, no to tak naprawdę eliminuje już to ryzyko. Też zwracam uwagę na pojawiające się również i postanowienia na przykład o zabezpieczeniu, które jakiś czas temu również było o nich głośno. Tutaj głównie Getin Banku, którego sytuacja wiemy jaka jest, że no, w stosunku do niektórych kredytobiorców sąd dochodził do wniosku, że no nie ma konieczności, aby oni dalej spłacali, bowiem jest uprawdopodobnione, że ta umowa jest nieważna i jakby zabezpieczał w ten sposób powództwo, że pozwalał kredytobiorcom, a w zasadzie zakazywał bankowi wyciągania konsekwencji z tego, że kredytobiorcy nie spłacali rat. No ale tak jak mówię, dopóki nie nastąpi prawomocny wyrok, to bank będzie tą umowę wykonywał i jesteśmy w niejednej już sprawie po pierwszej instancji, gdzie mamy orzeczone, że umowy są nieważne, czy że są klauzule niedozwolone i bank mówi, no ale nie ma prawomocnego wyroku, wobec tego umowa jest dalej ważna, czy umowa jest dalej w konstrukcji, którą my żeśmy przedstawili na samym początku, więc trzeba ją wykonywać dalej w taki sposób. No my się oczywiście z tym nie zgadzamy. Ja się tutaj zgadzam w 100% z panią Agnieszką, że jeżeli umowa jest nieważna, to teoretycznie nie powinien tego potwierdzać sąd. Natomiast no biorąc pod uwagę konsekwencje, które będzie wyciągał bank z faktu tego, że nie ma wyroku unieważniającego taką umowę, no to jednak dobrze by było wyrok mieć, no bo póki co on jest, czy powinien być, respektowany przez wszystkich, a przede wszystkim przez bank. Pan Arek pyta się, jak prawidłowo wyliczyć harmonogram spłat. Pan Kamilu. To trzeba wiedzieć najlepiej historię z zmianą oprocentowania. Co to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest przestudiowanie umowy i regulaminu, dlatego że czasami banki wpisywały tam, jak liczą odsetki i raty. Chodzi o to, że raty mogą być po pierwsze równe lub malejące, to jedna różnica, natomiast więcej zdecydowanie banki mają do dyspozycji, jeśli chodzi o wyliczanie odsetek. Mam na myśli to, że niektóre banki liczą, że rok ma 360 dni, niektóre, że 365, niektóre liczą odsetki za każdy dzień między spłatą raty, niektóre zakładają, że okres jest zawsze równy, czyli nieważne jak się wpłaca ratę, a dzielą rok na 12. To powinno być w regulaminach, natomiast wiele banków tego po prostu nie zapisuje. I analiza dostarczonych zaświadczeń z banku pozwala nam stwierdzić, co rzeczywiście było robione i jak to było liczone. Miał pan styczność pewnie już z ogromną liczbą, pewnie kilkaset tych analiz. Proszę powiedzieć, czy wychodziły jakieś kwiatki, czy dopiero z takiego zaświadczenia można było spostrzec jakieś nieprawidłowości w wykonywaniu umowy przez bank? Tak, było kilka przykładów. Tutaj wspomniany wcześniej Getin Bank, który dolicza oczywiście, jak mówiłem wcześniej, opłaty za aneksy do kapitału, ale naprawdę w jednym przypadku opłata była doliczona, to było chyba 8% salda kapitału do wielkości salda klienta, natomiast aneks, jak wynikało to z historii spłat, nigdy nie wszedł w życie. Czyli po prostu klienci zapłacili za nic. Za nic, no tak. No to akurat pewnie Getin, tak jak zwykle. Dlaczego tak skromnie został omówiony kredyt denominowany BPH? Przepraszamy, na pewno w następnej prezentacji omówimy go głębiej. Po prostu no, nie ma możliwości, żeby znaleźć miejsce dla wszystkich banków. Jeszcze raz odsyłam, jeżeli pani ma ochotę, do zapoznania się z tymi wyrokami, czy na blogu Życie bez kredytu, czy na grupach, gdzie są poszczególne umowy omawiane, czyli wyroki dotyczące tych umów. W jakim zakresie sąd jest zobowiązany stosować Czekaj, jeszcze tylko odpowiem na tą drugą część pytania, jeżeli chodzi o bank PKO czy BPH. Nie ma mniejszych szans na to, żeby wygrać jakby z tym bankiem. Jakby szanse są oczywiście wszędzie takie same. Te umowy są tak samo wadliwe jak każda inna, także to, żeśmy akurat tego nie omówili,
to tylko i wyłącznie z braku czasu, a no były przywołane jakby w trakcie prezentacji również wyroki dotyczące PKO. Co więcej, i to akurat, no przepraszam, muszę to powiedzieć, PKO w stosunku do PKO został wydany bardzo, według mnie też ciekawy wyrok, dotyczy to kredytu denominowanego w takim zakresie, że eliminacja klauzul niedozwolonych z kredytu denominowanego powoduje, że można byłoby spróbować stworzyć konstrukcję, gdzie ten kredyt powinien być kredytem walutowym, no bo nie mamy jakby przeliczenia do tych kwot w złotych polskich, ale to powoduje, że fakt wypłaty kredytów złotych nie może stanowić wykonania umowy. Tym samym bank, wypłacając kwotę w złotych, wykonał świadczenie zupełnie nienależne. Umowa w ogóle nie została wykonana, bo najwyżej mogłaby zostać wykonana poprzez wypłatę franków szwajcarskich. Została wypłacone złotówki. Wobec tego no bank w ogóle nie wykonał swojego zobowiązania wynikającego z umowy. Wykonał jakieś nienależne świadczenia. I tak samo spłaty, które były w złotówkach, no one nie mogą być zaliczone na coś, co nawet nie zostało wypłacone. Także to jest według mnie też bardzo ciekawa argumentacja i ona dotyczyła właśnie banku PKO. No i BPH jeszcze trzeba powiedzieć też miał również uzależniony, przynajmniej we wzorcach, które ja kojarzę, oprocentowanie też tak samo jak w przypadku Polbanku od Liboru BBA, którego już nie ma. Teraz co do stanowiska prezesa UOKiK. Pan Łukasz pyta, czy w jakim zakresie sąd jest zobowiązany. No przede wszystkim to są prejudykaty, czyli można powiedzieć, że są to w pewnej mierze okoliczności, które sąd powinien wziąć pod rozwagę, ale czy musi? No, musi, moim zdaniem musi. Nie ma innego wyjścia. No i na szczęście ostatnio zaczęły pojawiać się orzeczenia, które mówią, że nie tylko, że warto korzystać z tych czy stanowisk Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy z wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdzających, że dane postanowienia są niedozwolone, co trzeba z nich korzystać, bowiem no, one określają nam, jakie postanowienia i dlaczego one są niedozwolone i tak naprawdę sąd akurat w ogóle nie powinien badać tego, czy dane postanowienie czy ma ten charakter niedozwolonego postanowienia umownego, tylko ewentualnie ten element, czy ono było negocjowane, czy też nie, czyli okoliczność związana z zawarciem danej konkretnej umowy. Natomiast no, pamiętajcie Państwo, że one nie mogły być negocjowane, biorąc pod uwagę, że wszędzie są dokładnie te same postanowienia, więc tak naprawdę fakt, że w umowie jest zawarte dokładnie takie same postanowienie, które jest w rejestrze klauzul niedozwolonych, czy które zostało uznane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznane za postanowienie niedozwolone, no to jakby tylko potwierdza, że mamy do czynienia ze wzorcem i tak naprawdę sąd już w ogóle nie powinien badać tutaj według mnie żadnych okoliczności związanych z tym konkretnym postanowieniem, tylko powinien po prostu zbadać, jakie są konsekwencje wyeliminowania danego postanowienia z umowy. Czy kredytobiorca jest konsumentem, tak, czy nie negocjował tego wzorca, ale co do zasady bardzo rzadko tak było. Pani Anna pyta się, czy składać pozew teraz, czy poczekać, bo jest dużo pozwów, bieg przedawnienia został wstrzymany przez zgłoszenie negocjacji. No, takiego trybu jak zgłoszenie negocjacji nie ma. Być może pani chodziło zawezwanie do próby ugodowej, natomiast co do tego... Albo postępowanie przed rzecznikiem. Tak, no ale to jakby nazwijmy to co do tego, powiedzmy, że być może są tacy, którzy uważają, że faktycznie został przerwany bieg przedawnienia. Tego nie stosujemy, nie mamy co do tego pewności, nie mamy co też w pewien sposób, można powiedzieć, klientom... Czyli inaczej, jakby żeby przerwać bieg przedawnienia, czy jakby zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia i to jakby to trzeba sobie kategorycznie powiedzieć. Natomiast praca, którą należałoby wykonać, bo żeby przerwać bieg przedawnienia, to musimy skonkretyzować roszczenie. Czyli nie możemy sobie powiedzieć, że ja żądam wszystkiego i to jakby nie przerwie nam biegu przedawnienia. Tak, no musimy to roszczenie skonkretyzować. Biorąc pod uwagę, że i tak tą pracę trzeba wykonać, żeby je skonkretyzować, no to według mnie należałoby już złożyć pozew, tak? Bo jest to, biorąc jeszcze pod uwagę koszty z tym związane, no to tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już ten proces rozpocząć. Tak, pozwów jest coraz więcej, ale ich mniej nie będzie.
No to też trzeba sobie powiedzieć. Tu trzeba zauważyć, że jakakolwiek statystyka, kiedy się pojawia, one są coraz częściej podawane, no bo jest to temat oczywiście, jak zresztą powiedział sędzia na ostatnim wygłoszeniu wyroku, że jest to temat no, nawet do rangi politycznej już, który wzrósł do rangi politycznej i tak naprawdę w tym zakresie należy powiedzieć, że na pewno tych pozwów będzie coraz więcej, tym bardziej, że wynika to przede wszystkim z tego, że ludzie mają coraz więcej informacji, które dopływają z różnych źródeł. No, w społecznym życiu bez kredytu chociażby liczy ponad 15 tysięcy osób, a jeszcze rok temu to było połowę tego. Także to też pokazuje, jaki jest wzrost zainteresowania tym tematem. I biorąc pod uwagę fakt tego, że jeżeli założymy, że czym później złożymy pozew, tym dłużej będziemy czekali na wyrok oraz innych okoliczności, takich jak chociażby wcześniej w dzisiejszym naszym webinarze poruszanych, to wydaje mi się, że chyba warto przynajmniej rozważyć poważnie złożenie tego pozwu teraz. Natomiast czy warto czekać, to już każdy musi sobie na podstawie obiektywnych informacji ocenić. Natomiast odpowiedź nie jest na pewno taka sama dla każdego, no bo każdy jest w innej sytuacji. Są też przecież tutaj, jest klient, który zapytał się, czy jest sens pozywać bank, kiedy zawarł kredyt zaraz przed wejściem ustawy antyspreadowej. No może dla pana sens będzie albo nie, ale na przykład jeden z naszych klientów ma taką umowę zawartą nawet po wejściu ustawy antyspreadowej. Co więc też nie wyklucza możliwości dochodzenia takich roszczeń. Że tutaj z tej perspektywy to bym powiedział tylko tyle, że to na pewno wymaga własnej analizy w gronie rodziny, bo tak naprawdę tego rodzaju postępowanie dotyczy nie tylko interesu jakby jednostki, ale też i rodziny. Wielokrotnie mówi się dzieci, bo przecież wiadomo, że te kredyty, jeżeli one cały czas rosną, to ktoś kiedyś je musi spłacić. A jeszcze, żeby było ciekawiej, wiele kredytów wychodzi poza okres czynnej pracy, czyli klienci dostawali kredyty, mimo że wiadomo było, że w czasie, kiedy mają być one ostatecznie spłacone, będą mieli po 70, 80 czy 90 lat. Także wiadomo, że jest to decyzja naprawdę indywidualna. Zależy też od tego, czy wiąże się z relokacją. Bardzo wielu klientów myśli o tym, żeby w końcu wyrwać się z tych sideł, które nastawiły na nie banki, bo nie mogą na przykład już funkcjonować, prowadzić życia w tym miejscu, w którym żyją, a to jest związane tylko i wyłącznie z tym, że taki kredyt, wysokość tego, co żąda na chwilę obecną bank, jest na tyle wysoka, że nawet nie stać byłoby klienta na spłatę takiej nieruchomości, już nie mówiąc... Kredytu, po sprzedaży nieruchomości. Tak, po sprzedaży nieruchomości pewnie mostów by zabrakło w Polsce, żeby później po takiej sprzedaży można było mieszkać, to tak mówiąc już naprawdę okrutnie, ale no mówiąc wprost, no wiele osób znamy takie sytuacje i to naprawdę nie są jednostki, ma saldo zadłużenia dużo większe, nawet czasami dwukrotnie większe niż pierwotnie, a w międzyczasie już praktycznie całość kredytu została spłacona nominalna. Więc no, to naprawdę bardzo mocno zależy. Tu, pani Anno, proszę sobie pozbierać informacji, naprawdę ich jest bardzo dużo. Przepraszam, niedługo będzie nowy e-book na 2020 rok, też z informacjami, czy warto, dlaczego warto. Naprawdę tych informacji jest dużo, jest możliwość konsultacji, proszę zawsze o tym pamiętać. Jak wygląda sytuacja z kredytami denominowanymi Fortis Bank? Jaka jest szansa na wygranie procesu? Fortis Bank faktycznie miał to, co mówiłem na samym początku dzisiejszego webinaru, że miał tak skonstruowaną umowę, że w zasadzie niewiele z niej wynika. Natomiast jest to według nas typowy kredyt denominowany. On jest jakby też mechanizm jasno wskazuje. Mamy kwotę we franku szwajcarskim, jest obowiązek wypłaty kwoty w złotych, bo nie ma innej możliwości, bowiem cel kredytu zazwyczaj oczywiście był w złotówkach, no bo nie można było w inny sposób co najmniej do 2009 roku realizować zobowiązań na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a tym samym i spłata również była niejednokrotnie w złotówce. Oczywiście Fortis Bank miał także zakładał dwa konta od razu, frankowe i złotówkowe, natomiast 90% chyba naszych klientów w Fortis Banku miało jasną, bardzo konkretną informację. Macie Państwo zasilać konto w złotówkach i z tego konta będą bezpośrednio pobierane przez bank samodzielnie, już na podstawie pełnomocnictwa
przepraszam, kwoty na spłatę kredytu we frankach szwajcarskich, tak? Czyli konkretną ratę. Więc jakby no my stoimy na stanowisku, że jest to typowy kredyt denominowany i tak samo z nim walczymy w sądzie. Mamy oczywiście nieprawomocne, ale mamy wygrane, jeżeli chodzi o Fortis Bank, gdzie wprost było stwierdzone, że są tam klauzule niedozwolone, że te klauzule przeliczeniowe są klauzulami niedozwolonymi. Plus ubezpieczeniowe jeszcze oczywiście. No tak, no ale...